Cześć! Dziś znajdujemy się przy stanowisku ucho. Chciałabym, żebyśmy sobie pokrótce przypomnieli, z czego to nasze ucho jest tak naprawdę zbudowane. Zaczniemy od elementu ucha zewnętrznego. Jak widzimy, ten duży element naszego stanowiska to małżowina uszna. Jest zbudowany z chrząstki oraz skóry. Idąc nieco dalej, mamy do czynienia z kolejnym elementem ucha zewnętrznego, czyli z przewodem słuchowym zewnętrznym. W jego skład wchodzą tak zwane gruczoły woskowinowe. To one wytwarzają specjalną wydzielinę, która w połączeniu z naszym naskórkiem tworzy tak zwaną woskowinę. Jej zaleganie w przewodzie słuchowym zewnętrznym może prowadzić do stopniowego zanikania słuchu. Patrząc dalej, mamy do czynienia z błoną bębenkową. Błona bębenkowa swoją nazwę zawdzięcza właśnie temu, że jest taka elastyczna i naciągnięta niczym bębenek. Dźwięk, który dociera przy pomocy przewodu słuchowego zewnętrznego do błony bębenkowej, wprowadza ją w drganie. Te drgania przenoszone są już do ucha środkowego, które złożone jest między innymi z trzech kosteczek słuchowych, czyli młoteczka, kowadełka i strzemiączka. Młoteczek ma kształt takiej maczugi, a kowadełko moglibyśmy porównać do zęba trzonowego z dwoma korzeniami. Idąc nieco dalej i będąc oczywiście jeszcze w uchu środkowym, możemy mówić o trąbce Eustachiusza. To ona zapewnia wyrównywanie ciśnienia po obu stronach błony bębenkowej. Latając samolotem możemy zauważyć duży dyskomfort, ponieważ zbyt duże, nagłe zmiany ciśnienia powodują, że zaczynamy słyszeć gorzej i jest to dla nas nieprzyjemne. Idąc nieco dalej, mamy już do czynienia z uchem wewnętrznym. W jego skład wchodzi ślimak oraz kanały półkoliste. W kanałach półkolistych znajduje się tak zwany narząd równowagi. To dzięki niemu możemy się swobodnie poruszać, zachowując równowagę. Natomiast ślimak swoją nazwę zawdzięcza kształtowi, który przypomina muszle ślimaka winniczka. I to właśnie w ślimaku zlokalizowany jest narząd Cortiego, czyli właściwy narząd słuchu. Teraz przy pomocy naszej animacji zaprezentujemy, w jaki sposób dźwięk dociera z ucha zewnętrznego do ucha wewnętrznego. Poproszę. Widzimy tę falę, która przechodząc tutaj przez przewód słuchowy zewnętrzny dociera do błony bębenkowej, przechodząc oczywiście przez kosteczki słuchowe, a następnie już do ucha wewnętrznego.